Cześć, witam serdecznie, z tej strony Patryk Ościk, a w dzisiejszym filmie pokażę wam kolejną rzecz z kariery. Idąc po kolei, tak naprawdę bierzemy pierwszą zakładkę z naszego menu. Ja tutaj pozwolę sobie dać tak naprawdę w tle OBS-a, bo takie coś wolę w sumie. Mamy tutaj DSJ kariera, tak? Nie? No i odpalamy sobie indeks. Po odpaleniu mamy tutaj, wiadomo, to zrobiliśmy w poprzednim odcinku, mamy teraz konkurs. Ktoś o to chyba pytał, jak to się zmienia, tak? No to już wam śpieszę z pomocą. Sorry za tego OBS-a w tle, jeszcze muszę ogarnąć pulpit, bo nie chcę wam pokazywać. To bierzemy tak, kariera, notatnik. Zrobiłem sobie czarny notatnik, bo mi się tak bardziej podoba. Ale jak chcecie, to możecie mieć biały. I teraz tak mamy, tutaj może krefa nie zmieniajmy, natomiast jak mamy ten div, to co tutaj robimy? Tło zostaje, jedyne co zmieniamy to, nie, to nie była kariera, tylko konkurs, bardzo was przepraszam. Dobra, konkurs, to jest to. Tutaj mamy właśnie, tutaj na tej samej zasadzie to działa, tutaj na tej samej zasadzie to działa, że mamy tutaj H4, wielkość tego nagłówka nie polecam zmieniać, bo to jest zastosowane. Natomiast zmieniamy pozycję. Ja zrobię pozycję wkrótce taką, żeby ona się automatycznie ustawiała. No aktualnie no nie ma szans, żebym takie coś zrobił. Moje umiejętności są na poziomie podstawowym. Więc to dopiero się trzeba uczyć. Mamy tutaj fiska w szczytku przykładowo. Oczywiście przy okazji zmieniamy obok zdjęcie na... No nie musi być nazwany szczyt GFPG. Jeżeli nazwijmy go nazwami skoczni bez znaków polskich, więc na przykład jeżeli. Dobra, jeżeli mamy tutaj na przykład Wisła, nie rzeka, tylko Wisła skocznia, to przykładowo bierzemy sobie tą skocznię, pobieramy ją sobie Wisła do folderu DSJ kariera, nazwijmy ją Wisła JPG, tak, dokładnie tak, Wisła JPG. Nie może być polskich znaków, bo to ułatwia pisanie, nie musicie się męczyć, a też czasami z tym HTML-em może nie wykrywać i tak dalej, więc tak, jeżeli już mamy tą DSJ karierę, to mamy tutaj ten plik Wisła. Jego oczywiście wrzucamy do folderu pliki, tak, mamy go tutaj w plikach, gdzie jest Wisła. Teraz jak tutaj mamy szczyrki JPG, to nazwę podmieniamy na Wisła. I teraz mamy tak, przykładowo oczywiście, Puchar Świata w Wiśle. W sumie pokażę wam, jak dostosować tą i datę oczywiście zmieniamy, ale teraz nie chce mi się, więc tak. Następnym krokiem będzie przejście właśnie tutaj do konkursu. No i co będzie trzeba ustawić? Pozycję. Pozycję jak i tekstu, jak i obrazka, który nas tutaj interesuje. Dobra, więc mam tę pozycję tutaj ustawioną, więc zrobimy F5. No troszeczkę za bardzo się tutaj to zrobiło, więc co ja zrobię? Za bardzo to się cofnęło, więc cofamy o 20 pikseli. Albo zróbmy o 10, bo to różnie to bywa. Wchodzimy tutaj, klikamy F5. Coraz lepiej to wygląda. Wiem, że to jest bez sensu. Zgadzam się z wami całkowicie, ale jakbym umiał, żeby to było lepiej, to by było to lepiej. F5. Jeszcze. 630. I znowu tutaj F5. Mi się wydaje, że troszeczkę lepiej tam to ten obrazek sobie obniżymy. 640. O, i znowu za daleko, więc zrobimy 635 i próbujemy wynieść idealnie. Nie znam jeszcze szczegóły, w którą stronę przejść. Można zrobić, że tak powiem, 633, 632, 633 jest jakby w zaokrągleniu, tak? F5. Yeah. Ale jak chcecie, to możecie sobie dostać z własnego uznania, bo pozycja jest absolutna, czyli mamy tutaj, o, w ten sposób to wygląda. Może by to nawet jeszcze cofnąć, jak wolicie. Także to by było na tyle, dziękuję wam za oglądanie i zachęcam do subika. Bardzo moim marzeniem jest wbić 1000 subów, aby móc właśnie dołączyć do tego programu partnerskiego. Wiadomo, partnerstwo na YouTubie daje dużo korzyści. Między innymi opcje wspierania, wtedy możecie mi płacić, wtedy macie dostęp do filmów niektórych, takich prywatnych.
I dodatkowo macie dostęp do emote, które możecie używać w komentarzach, ale teraz tego nie włączę. No i zarabianie z reklam, to jest też fajna rzecz. Wtedy będą moje filmy, że tak powiem, lepsze jakościowo, jeżeli będę właśnie dołączał zarabianie i będę miał oczywiście pieniądze na to, żeby te pieniądze będę na te filmy przeznaczał. No w większości, w 90%, bo wiadomo. Wiecie, o co chodzi. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się, cześć!